Ty sam mi odpowiedz, swój wymień hasło. Nie Bóg chroni króla. Bernardo? Ten sam, tylko co biała 12 i spocznij, Francisco. Wdzięczny wam za zluzowanie, bo wziął mi głupio mi na sercu. Miał się spokojną watę? Ani myśl nie przeszła. Dobranoc. Stój! Kto idzie? Tajemnicy króla! Przyjaciele kraju! A zatem dobrej nocy! Bądź zdrów, stary! Kto cię zluzował? Bernardo! Dobranoc! Hola, Bernardo! Chodź, do Horacji po Marcelu? Nie wiem. Witajcie! I cóż, czy owa postać zdała się widzieć tej nocy? Ja nic nie widziałem! Horacji twierdzi, że to przywidzenie i nie chce wierzyć wieści o tym strasznym dwa razy przez nas widzianym zjawisku. Uprosiłem go przeto, aby część tej nocy przepędził z nami dla sprawdzenia. Ręczę, że nie przyjdzie. Bernardo, powiedz, jak było. Zeszłej nocy. Nowa jasna gwiazda tę samą stronę nieba oświecała. I zamkowy zegar bił pierwszą. Ja i ona widzieliśmy! Spójrzcie, to ducha się ukazuje! Zupełnie postać nieboszczyka króla! Horacji przemówił, uczony jesteś! Może być większe podobieństwo? Powiedz! Prawda. Jest trwogi i zdumienia. Zdawałoby się, że chce, aby któryś z nas doń przemówił. Horacji przemów doń. Kto z tym? Co noc nie nagrywasz porę? Jeśli musisz przywłaszczyć sobie wspaniałą, płynną postać, to z kim ona za życia przypina? Zaklinam cię na Boga, odpowiadaj! To mu się nie podoba! Patrz! Odchodzi! Zniknął! I cóż, Horacy? Pobladłeś, drżysz cały! Powiedz, że jeszcze, że to urojenie! Co o tym myślisz? Bóg świadkiem, że nigdy bym nie uwierzył, gdyby nie to tak jawne, dotykane przeświadczenie moich oczu. Powiedz, czy owa postać nie jest podobna do nieboszczyka króla? Jak ty do siebie! Dobrze będę natrzeć halabardą? Natrzy. Tu jest! Zniknął! Zadrżał i rozbiał się, skoro król zapiał. Bądźmy zwarty. Moja zasada, abyśmy o tym, czegośmy tu widzieli, uwiadomili młodego pamięta.